Cześć, dzień dobry Storku. Tak się złożyło, że przypadkowo, a może nie przypadkowo, trafiliśmy dzisiaj do tego pięknego miasta. Zaproszenie przez naszych przyjaciół z Automobil Klubu, którzy zorganizowali po raz pierwszy fajną inicjatywę, rajd po całym powiecie turkowskim, gdzie przy pomocy naszych retro samochodów musieliśmy odnaleźć fajne miejsca. Tak się złożyło, że ja miałem szczęście wylosować numerek 28 na mapie powiatu turkowskiego, a są to grodziska średniowieczne. Wydawać się mogło, że nic ciekawego. Trochę resztek budowli gdzieś w polu. A okazało się, że gdy pojechaliśmy na samą prawie granicę powiatu turkowskiego tuż przed Uniejowem, bo tam się mieści miejscowość Trzymsze, bo tam trafiliśmy, szereg ciekawych historii nas spotkało. Przede wszystkim historie mieszkańców, którzy opowiadali o tych terenach. O tym, że tutaj i przechodził front powstania styczniowego i być może, czy to legenda, czy to prawda, jeszcze nie wiem, potyczki polsko-krzyżackie, stąd też kopce, gdzie chowano resztki ciał i zbroje tamtejszych ówczesnych rycerzy. Wśród pól nad Wartą bardzo piękne tereny. Dzisiaj dopisała nam piękna pogoda, słońce świeci po wielu tygodniach, przynajmniej wielu dniach deszczu i brzydkiej pogody. Zapraszam Was do powiatu turkowskiego. Tu jest naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Warto przyjechać, obejrzeć samo miasto Turek, ale też piękne okolice. Wierzę, że będziecie zadowoleni. Także wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Jeszcze jeden. Nie. Jest tak dobry, że człowieku... Jadłem go wczoraj. A ja dzisiaj. Serdecznie chcę podziękować wszystkim za wsparcie naszej inicjatywy pierwszego rajdu zabytkowych pojazdów Turek 2017. Dziękuję panu staroście, panu burmistrzowi oraz wójtom gmin Turku, Brudzewa i Władysława. Chcę również złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie pani dyrektor Wozownia w Kolnicy oraz panu dyrektorowi GOK we Władysławie. Wielkie dzięki wszystkim członkom Automobil Klubu Turek za zorganizowanie tego rajdu oraz wszystkim gościom przybyłym na nasz rajd. Brawo dla nich wszystkich. Oczywiście wielkie dzięki za wsparcie dla wszystkich sponsorów, bo jak wiadomo, nic nie dzieje się bez kasy. Jest ona ważna. Nie najważniejsza, ale jest ważna. Mimo iż jesteśmy młodym stowarzyszeniem, zainteresowaliśmy szerokie grono naszym pomysłem na promocję naszego regionu, jak i na promocję naszych lokalnych przedsiębiorców. I chcę podziękować za wsparcie panu Januszowi Ambroziakowi, właścicielowi firmy Ambro Transport. Firmie Intercars, części i technika motoryzacyjna, których motto brzmi wysokie obroty, wysokie standardy. Dziękuję autoryzowanemu dealerowi Volkswagena, panu Ignaszakowi oraz panu Dariuszowi Piguła, dyrektorowi oddziału Konin. Dziękuję również firmie Oknotek, pani Ewelinie Hajduk-Okraska, firmie PGKiM Turek, panu Tomaszowi Broniakowi z firmy Unicorn, firmie Sportoteka. Ale wam strzelają te migawki tam. Lesze strzelają.